Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marka Krajewskiego Śmierć w Breslau Czyta Marcin Popczyński. Czas wszechwidny. Ten odsłoni winy twojej brud. Ślub nieślubny, zemsta goni płodzących i płód. Sofokles, król Edyp Przełożył Kazimierz Morawski. Rozdział pierwszy Drezno Poniedziałek, 17 lipca 1950 roku. Godzina piąta po południu. Lipcowy upał był nie do zniesienia. Ordynator szpitala psychiatrycznego, Ernst Benert, przesunął dłonią po wielkiej, łysej czaszce. Spojrzał na mokrą dłoń uważnie, jak Hiromanta. Wzgórek Wenery lepił się od potu. W linii życia lśniły małe jego krople. Dwie muchy. Kurczowo wpijały się w ślad, który na ceracie zostawiła szklanka słodkiej herbaty. Okno gabinetu zlane było światłem bezlitosnego zachodzącego słońca. Upał zdawał się nie przeszkadzać drugiemu, siedzącemu w gabinecie mężczyźnie z czarną lśniącą czupryną. Z lubością wystawiał na słońce pyzatą, ozdobioną wąsami twarz z kiełkującym zarostem. Potarł policzek dłonią. Na której wierzchu prężył się wytatuowany skorpion. Mężczyzna spojrzał na Benerta. Jego przygaszone od blasku słońca oczy nagle stały się uważne. "Obaj wiemy, doktorze," rzekł z wyraźnym obcym akcentem, "że nie może pan odmówić instytucji, którą reprezentuje." Benert wiedział. Spojrzał przez okno. I zamiast niegdyś okazałej dziś zrujnowanej kamienicy na rogu zobaczył skutą lodem panoramę Syberii zamarznięte rzeki zwały śniegu z wystającymi spod niego ludzkimi kończynami zobaczył szopę w której szkielety w podartych mundurach walczyły o dostęp do żelaznego piecyka gdzie tlił się ogień jeden z nich przypominał Benertowi poprzedniego dyrektora kliniki doktora Steinbruna który pół roku temu nie wyraził zgody na przesłuchanie przez sztazji pewnego pacjenta. Przetarł oczy, wstał i przechylił się przez parapet. Znajomy widok. Młoda matka karci nieposłuszne dziecko, warczy ciężarówka wioząca cegły. — Tak jest, majorze Mahmadow. Osobiście wpuszczę pana na oddział i przesłucha pan tego pacjenta. Nikt pana nie będzie widział. — O to mi chodzi — Zatem do zobaczenia o północy. Mahmadow wstrącił z wąsów resztki tytoniu, wstał i przygładził spodnie na udach. Kiedy naciskał klamkę, usłyszał głośny huk, odwrócił się gwałtownie. Bennert uśmiechał się głupkowato. Trzymał w ręku gazetę No jest Deutschland zwiniętą w rulon. Dwie martwe muchy leżały rozpłaszczone na ceracie. Drezno tegoż 17 lipca 1950 roku, północ. Dzięki swej wyobraźni pacjent Herbert Anwald przetrwał w domu tortur, jak nazywał dresdeńską klinikę psychiatryczną przy Marian już pięć lat. To wyobraźnia była filtrem cudownych transformacji. Jej zawdzięczał, że kuksańce i razy pielęgniarzy zamieniały się w łagodną pieszczotę, Smród fekaliów w zapach wiosennego ogrodu, ryki chorych w barokowe kantaty, a odrapane lamperie we freski Giotta. Imaginacja była mu posłuszna. Po latach ćwiczeń udało mu się ją poskromić do tego stopnia, że na przykład wytłumił w sobie całkowicie coś, co nie pozwoliłoby mu przetrwać w zamknięciu. Pożądanie kobiecego ciała. Nie musiał, jak starotestamentowy mędrzec, tłumić ognia w łonie swoim. Ten płomień dawno już zgasł. Wyobraźnia zawodziła go jednak, gdy widział biegające po sali małe, ruchliwe owady, ich brunatno-żółte odwłoki migające w szparach pomiędzy deskami parkietu, ruchliwe czułki wystające z zaumywalki, pojedyncze okazy wpełzające na kołdrę. A to ciężarna samica ciągnąca blady kokon, a to dorodny samiec wysoko unoszący swe ciało na chwytliwych odnóżach, a to bezradne młode kręcące dookoła cienkimi czułkami. Wszystko to sprawiało, że mózg Anwalda był wstrząsany elektrycznymi wyładowaniami neuronów. Zwijał się cały boleśnie, w skórę wwiercały się ruchliwe czułki, a w wyobraźni łaskotały go tysiące odnóży. Wpadał wówczas w furię i bywał niebezpieczny dla innych pacjentów, zwłaszcza od czasu, kiedy zauważył, że niektórzy z nich łapią owady do pudełek po zapałkach i podrzucają do jego łóżka. Dopiero zapach środków owadobójczych uspokajał rozedrgane nerwy. Sprawę załatwiłoby przeniesienie chorego do innego, mniej zakaraluszonego szpitala w innym mieście, lecz występowały tu nieprzewidziane biurokratyczne przeszkody i kolejni dyrektorzy rezygnowali z tego pomysłu. Doktor Bennert ograniczył się do przeniesienia Anwalta do pojedynczej salki, w której trochę częściej przeprowadzano dezynsekcję. W okresach poprzedzających wyroje karaluchów pacjent Anwalt był spokojny i zajmował się głównie studiowaniem języków semickich. Przy tym zajęciu zastał go podczas obchodu pielęgniarz Jürgen Kopp. Mimo, że dyrektor Bennert nieoczekiwanie zwolnił go z dzisiejszego dyżuru, Kopp nie miał zamiaru opuszczać szpitala. Zamknął drzwi od pokoju Anwalta i udał się na oddział w sąsiednim budynku. Tam usiadł przy stoliku z dwoma kolegami. Frankem i Foglem i zaczął rozdawać karty. Skat był namiętnością, której oddawał się cały niższy personel szpitalny. Kop zalicytował wino i wyszedł dupkiem żołędnym, aby ściągnąć trąfy. Nie zdążył jednak zabrać sztychu, gdy usłyszeli nieludzki ryk dobiegający przez ciemny dziedziniec. — Ciekawe, który to drze ryja — zamyślił się Fogel. To Anwald, właśnie przed chwilą zapaliło się u niego światło, roześmiał się Kop. Pewnie znów zobaczył karalucha. Kop miał rację, ale tylko częściową. To rzeczywiście krzyczał Anwalt, lecz nie z powodu karalucha. Po podłodze jego salki, śmiesznie podrygując długimi odwłokami spacerowały cztery dorodne czarne pustynne skorpiony. Wrocław. Sobota 13 maja 1933 roku. Godzina pierwsza w nocy. Madame Legouffe, węgierka o pseudofrancuskim nazwisku, wiedziała, jak zabiegać o wrocławskich klientów. Nie wydała ani feniga na prasowy Anons czy reklamę, lecz przystąpiła do działań bezpośrednich. Ufając swej niezawodnej intuicji. Wynotowała z książki telefonicznej oraz z księgi adresowej miasta Wrocławia około 100 nazwisk. Następnie pewna szeroko ustosunkowana, luksusowa prostytutka zweryfikowała listę i okazało się, że przeważnie są to nazwiska bogatych mężczyzn. Oprócz tego madam sporządziła spis wrocławskich lekarzy oraz wykładowców Uniwersytetu i Politechniki. Wysłała im wszystkim dyskretne liściki w niewzbudzających podejrzeń kopertach, Informujące o powstaniu nowego klubu, w którym najbardziej wymagający panowie mogą spełnić swe pragnienia. Druga fala reklamy rozlewała się po męskich klubach, łaźniach parowych cukierniach i teatrzykach wariete. Cowicie nagradzani szatniarzy i portierzy. W tajemnicy przed Alfonsami, którzy ich opłacali za stręczenie swych dziewczyn, wsuwali gościom do rąk i kieszeni płaszczy pachnące kartoniki ozdobione rysunkiem apetycznej Wenus. W czarnych pończochach i cylindrze. Mimo świętego oburzenia prasy i dwóch spraw sądowych, klub madame Legouffé stał się sławny. Klientom służyło swymi wdziękami na różne sposoby trzydzieści dziewcząt i dwóch młodzieńców. W salonie nie brakło też występów artystycznych. Artystki rekrutowały się z personelu salonu albo, co było częstsze, Tutaj dawały gościnne hojnie opłacane występy tancerki zatrudnione na stałe w kabarecie Imperial lub w jakimś teatrzyku rewiowym. Dwa wieczory w tygodniu utrzymane były w stylu orientalnym, taniec nie tylko brzucha kilku egipcjanek, które na co dzień występowały w kabarecie. Dwa w klasycznym Bachanalia, jeden w rubasznie niemieckim, Heidi w koronkowych majtasach. Jeden zaś Zarezerwowany był dla specjalnych gości, którzy na ogół wynajmowali cały klub na dyskretne spotkania. W poniedziałki zakład był nieczynny. Niebawem wprowadzono telefoniczną rezerwację, a pruski pałacyk, zwany nadślężańskim zameczkiem, w podwrocławskim oporowie stał się sławny w całym mieście. Nakłady zwróciły się szybko, tym bardziej że madam nie była jedynym inwestorem. Lwią część wydatków poniosło wrocławskie prezydium policji. Tej instytucji koszty zwracały się nie tylko materialnie. Wszyscy więc byli zadowoleni, a najbardziej okazjonalni i stali klienci. Tych ostatnich wciąż przybywało. Bo gdzieżby indziej, profesor orientalistyki, Otto Andrea, mógł gonić uzbrojony w kindżał i w turbanie na głowie bezbronną churysę, aby ją posiąść wśród szkarłatnych poduszek. Gdzież indziej dyrektor teatru miejskiego, Fritz Reinfelder, mógł wystawiać swój tłusty grzbiet na słodkie ciosy butów dokonnej jazdy, zadawane przez smukłą Amazonkę. Madam dobrze rozumiała mężczyzn i była szczęśliwa, jeśli mogła zaspokoić ich wymagania. Taką chwilę radości przeżyła niedawno, gdy znalazła dla zastępcy szefa Wydziału Kryminalnego Prezydium Policji radcy Eberharta Moka. Dwie dziewczyny grające w szachy. Madame darzyła tego krępego bruneta o gęstych, falujących włosach szczególną sympatią. Radca nie zapominał nigdy o kwiatach dla Madame i o drobnych upominkach dla dziewcząt, które go chętnie obsługiwały. Był opanowany i milczący. Uwielbiał szarady, brydża, szachy i okrągłe blondynki. Swoje namiętności mógł zaspokajać u madame Le bez żadnych zahamowań. Przychodził regularnie, w piątki o północy, wchodził bocznymi drzwiami i nie oglądając występów artystycznych, udawał się do swego ulubionego pokoju, gdzie czekały na niego dwie odaliski. Przebierały go w jedwabny szlafrok, karmiły kawiorem i poiły czerwonym reńskim winem. Mok siedział nieruchomo, jedynie jego ręce krążyły po alabastrowej skórze niewolnic. Po kolacji zasiadał z jedną z nich do szachów, druga w tym czasie wchodziła pod stół i czyniła coś, o czym miały pojęcie już ludy prehistoryczne. Grająca z mokiem w szachy była poinstruowana, że każdemu udanemu ruchowi przypisana była konkretna konfiguracja erotyczna. To też po strąceniu pionka lub figury, mok wstawał od stołu i lądował ze swoją partnerką na sofie, gdzie przez kilka minutową konfigurację realizowali. Zgodnie z zasadami, wyznaczonymi samemu sobie, mokowi nie wolno było zaspokoić żądzy, gdy któraś z przeciwniczek dała mu szachamata. To mu się już raz zdarzyło. Wstał wtedy od stołu, dał dziewczętom po kwiatku i wyszedł, ukrywając gniew i frustrację pod błazeńskim uśmiechem. Potem już nigdy nie pozwalał sobie na brak koncentracji nad szachownicą. Po jednej takiej długiej partii Mok odpoczywał na Sofie, czytając dziewczętom swoje refleksje na temat ludzkich charakterów. Była to jego trzecia pasja, z którą ujawniał się jedynie w swoim ulubionym klubie. Radca kryminalny, miłośnik literatury starożytnej, zaskakujący swoich podwładnych długimi łacińskimi cytatami, pozazdrościł Neposowi i Teofrastowi, konstruując nie bez literackich pretensji charakterystyki osób, z którymi się stykał. Za podstawę służyły mu własne obserwacje i policyjne akta. Średnio raz w miesiącu tworzył opis jednego człowieka, a już istniejące uzupełniał nowymi faktami. Owe dopiski i nowo powstające charakterystyki powodowały wielki zamęt w zmęczonych główkach dziewczyn. Nie zważając na to siedziały u stóp moka, patrzyły w jego okrągłe oczy i czuły wzbierającą w kliencie falę szczęścia. Istotnie Radca kryminalny Mok był szczęśliwy i wychodząc zwykle około trzeciej w nocy dawał małe prezenty dziewczynom, a synonemu portierowi napiwek. Szczęście moka, odczuwał nawet fiakier, wiozący go spokojną o tej porze grubsze nersztrasę do okazałej kamienicy na Reidiger gdzie radca zasypiał u boku żony, słuchając tykania zegara i pokrzykiwań furmanów i mleczarzy. Niestety w nocy z 12 na 13 maja 1933 roku radca Eberhard Mok nie zaznał szczęścia w ramionach dziewcząt Madame le Właśnie rozgrywał interesującą obronę sycylijską, gdy madame dyskretnie zapukała do drzwi. Po chwili zastukała powtórnie. Mok odsapnął, zapiął szlafrok, wstał i otworzył drzwi. Jego twarz była bez wyrazu, ale madam wiedziała, co czuje ten mężczyzna, kiedy mu ktoś przerywa wyszukany erotyczno-szachowy kontredans. Drogi panie radco, właścicielka klubu darowała sobie bezskuteczne, jak wiedziała, przeprosiny. Na dole jest pański asystent. Mok grzecznie podziękował, szybko się ubrał, w czym pomagały mu usłużne gejsze jedna wiązała krawat, druga zapinała spodnie i koszule. Wyjął steczki dwie małe bombonierki i pożegnał niepocieszone szachistki. Rzucił dobranoc madam i zbiegł po schodach, wpadając z impetem na swojego asystenta, Maxa Forstnera, opartego o kryształowy klosz stojącej w halu lampy. Kryształki zabrzęczały ostrzegawczo. Baronówna, Marieta von der Malten, została zgwałcona i zamordowana wysapał Forstner. Mok zbiegł po schodach na podjazd, wsiadł do czarnego adlera, trzasnął drzwiami trochę za mocno i zapalił papierosa. Forstner skwapliwie usiadł za kierownicą i zapuścił silnik. Ruszyli w milczeniu. Przejechali przez most na ślęzie, kiedy w końcu Mok zebrał myśli. Jak mnie tu znaleźliście? zapytał radca, uważnie obserwując przesuwający się po prawej stronie mur cmentarza komunalnego. Na tle nieba odcinał się wyraźnie trójkątny dach krematorium. Miejsce pobytu, pana radcy, zasugerował mi pan dyrektor kryminalny, dr Milhaus. Forstner wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, wszyscy wiedzą, gdzie w piątki bywa mok. Nie pozwalajcie sobie na takie gesty, forstner, mok spojrzał na niego uważnie. Jesteście jeszcze wciąż tylko moim asystentem. Zabrzmiało to groźnie, ale nie zrobiło na Forstnerze najmniejszego wrażenia. Mok nie spuszczał wzroku z jego szerokiej twarzy. Mała tłusta, ruda kanalia. I po raz nie wiadomo, który postanowił wbrew rozsądkowi zniszczyć bezczelnego podwładnego. Nie było to łatwe, gdyż Forstner został przyjęty do wydziału kryminalnego wraz z nastaniem rządów nowego prezydenta policji fanatycznego nazisty, Obergruppenführera S.A. Edmunda Heinesa. Mogł dowiedział się, że jego asystent jest protegowanym nie tylko Heinesa, ale chełpi się dobrymi stosunkami z samym nowym nadprezydentem Śląska, Helmutem Brucknerem, którego narzucili naziści krótko po wygranych wyborach do Reichstagu. Ale radca pracował w policji prawie ćwierćwiecze i wiedział, że zniszczyć można każdego. Dopóki miał władzę, dopóki szefem Wydziału Kryminalnego był stary Mason i liberał Heinrich Milhaus, mógł nie dopuszczać Forstnera do poważnych spraw i oddelegować go na przykład do spisywania prostytutek pod hotelem Savoy przy Tojencin Platz albo do legitymowania homoseksualistów pod pomnikiem cesarzowej Augustyny na promenadzie pod Szkołą Sztuk Pięknych. Najbardziej irytował Moka fakt, że nie zna żadnych słabostek Forstnera. Jego akta były czyste. Codzienna obserwacja podpowiadała jedno tylko, zwięzłe określenie: tępy służbista. Co prawda, bliskie stosunki z hainesem, o którym powszechnie wiedziano, że jest pederastą, podsuwały mokowi niejasne podejrzenia, ale było to zbyt mało, aby podporządkować sobie tę wtyczkę agenta gestapo-forstnera. Dojeżdżali do Zonenplatz. Miasto tętniło pod skórnym życiem. Zazgrzytał na zakręcie tramwaj wiozący robotników drugiej zmiany z fabryki Linkego, Hoffmana i Lauchamera. Migały gazowe latarnie. Skręcili w prawo, w Gartenstrasse. Pod halą targową tłoczyły się furmanki, dowożące ziemniaki i kapustę. Stróż secesyjnej kamienicy na rogu Theaterstrasse, złożecząc, naprawiał lampę przy bramie. Dwóch pijanych burszów. Zaczepiało prostytutki dumnie spacerujące z parasolkami pod domem koncertowym. Minęli salon samochodowy, Kochen Reutera i Waldschmitta, budynek śląskiego Landtagu i kilka hoteli. Nocne niebo rozpylało mglisty deszczyk. Adler zatrzymał się z drugiej strony dworca głównego, przy Teichackerstrasse, naprzeciw łaźni natryskowych. Wysiedli. Ich płaszcze i kapelusze pokryły się wodnym pyłkiem, Mrzawka osiadała na ciemnej szczecinie moka i na gładko ogolonych policzkach forstnera. Potykając się o szyny, przeszli na boczny tor. Dookoła stali umundurowani policjanci i kolejarze, rozmawiający podniesionymi głosami. Właśnie nadchodził z charakterystycznym kuśtykaniem policyjny fotograf Helmut Ehlers. Do moka podszedł stary policjant z lampą naftową którego wysyłano do najbardziej makabrycznych zbrodni. Kryminal Wachmeister Emil Kobliszkę melduje się, przedstawił się, jak zwykle, choć było to niepotrzebne. Radca dobrze znał swych podwładnych. Kobliszkę osłonił dłonią papierosa i przyjrzał się uważnie Mokowi. Gdzie jest pan radca i ja? Tam musi być źle. Pokazał wzrokiem wagon salonkę, do której przymocowana była tablica Berlin-Breslau. Tu jest bardzo źle. Na korytarzu salonki wszyscy trzej ostrożnie przestąpili ciało leżącego kolejarza. Nalana twarz zastygła w maskę bólu. Nie było śladów krwi. Kobliszkę chwycił zwłoki za kołnierz i posadził. Głowa kolejarza przekrzywiła się na bok. A kiedy policjant odchylił kołnierz munduru, mok i forstner schylili się nad plecami. Daj Emil bliżej tę lampę, nic nie widać, rzucił mok. Kobliżkę przystawił lampę i przewrócił zwłoki na brzuch. Uwolnił jedną rękę od rękawa munduru i koszuli, po czym szarpnął mocno i obnażył plecy i bark zmarłego. Przysunął naftówkę. Policjanci dostrzegli na karku i łopatce kilka czerwonych plamek z siną opuchlizną. Między łopatkami kolejarza leżały trzy rozpłaszczone, martwe skorpiony. Takie trzy owady potrafią zabić człowieka? Forstner po raz pierwszy zdradził się z własną ignorancją. To nie są owady, Forstner, lecz pajęczaki. Mok nawet nie tłumił pogardy w głosie. Poza tym sekcja jeszcze przed nami. O ile w wypadku kolejarza Policjanci mogli mieć jakieś wątpliwości i o tyle przyczyna zgonu dwóch kobiet w salonce była aż nadto oczywista. Mok łapał się często na tym, że tragiczna wieść wywoływała u niego przewrotne myśli, a wstrząsający widok rozbawienie. Kiedy zmarła w Wałbrzychu jego matka, pierwsza myśl jaka przyszła mu do głowy to kwestia natury porządkowej. Co zrobić ze starym ogromnym tapczanem, którego nie można było wytaszczyć ani przez okno, ani przez drzwi? Na widok chudych bladych łydek obłąkanego żebraka, katującego szczeniaka koło dawnego prezydium policji przy szubrik 49 ogarnął go głupi śmiech. Teraz także, kiedy forstner pośliznął się na kałuży krwi pokrywającej podłogę salonki, mok parsknął śmiechem. Kobliszka nie spodziewał się poradcy takiej reakcji. Sam wiele widział w życiu, ale widok w salonce wprawił go po raz drugi w nerwowe drżenie. Forstner wyszedł z pomieszczenia Mok, rozpoczął oględziny. Siedemnastoletnia Marietta von der Malten leżała na podłodze obnażona od pasa w dół. Gęste, popielate, rozpuszczone włosy nasiąkły krwią jak gąbka. Twarz wykrzywiona była jakby gwałtownym atakiem paraliżu. Girlandy jelit walały się po bokach rozciętego ciała. Rozdarty żołądek pokazywał nieprzetrawione resztki jedzenia. Mokowi zdawało się, że coś dostrzega w jamie brzusznej. Pokonując wstręt pochylił się nad ciałem dziewczyny. Wetor był nie do zniesienia. Mok przełknął ślinę. Wśród krwi i śluzu poruszał się mały, ruchliwy skorpion. Forstner wymiotował gwałtownie w ubikacji. Kobliszkę podskoczył śmiesznie, bo coś trzasnęło mu pod butem. Szajse, tu tego jest więcej! krzyknął. Rozejrzeli się dokładnie po kątach salonki i zabili jeszcze trzy skorpiony. Dobrze, że żaden z nich nas nie ukąsił sapał ciężko kobliczkę bo leżelibyśmy teraz jak ten na korytarzu. Kiedy upewnili się, że w wagonie nie ma więcej groźnych stworzeń, podeszli do drugiej ofiary panny Françoise de Brou, guwernantki baronówny. Czterdziestoparoletnia kobieta leżała przerzucona przez oparcie kanapy. Podarte pończochy, żelaki na łydkach, podwinięta aż po pachy skromna sukienka z białym kołnierzykiem, rzadkie włosy uwolnione od staropanińskiego koczka. Zagryzała zębami napuchnięty język. Na szyi zaciśnięty był sznur od zasłon – Mógł obejrzał ze wstrętem trupa i z ulgą nie zauważył nigdzie skorpiona. Najdziwniejsze jest to. Kobliszkę wskazał na ścianę salonki obitą granatowym materiałem w błękitne paski. Między oknami wagonu widniał napis. Dwie linie dziwnych znaków. Radca kryminalny zbliżył ku nim twarz. Jeszcze raz przełknął ślinę. Tak, tak. Kobliszkę zrozumiał go w lot. Ktoś to napisał krwią. Mok powiedział usłużnemu Forstnerowi, że nie życzy sobie być odwiezionym do domu. Szedł powoli w rozpiętym płaszczu. Czuł ciężar swoich pięćdziesięciu lat. Po dwóch kwadransach znalazł się wśród znanych domów. Przystanął w bramie jednej z kamienic na opic sztrasse i spojrzał na zegarek. Czwarta. Zwykle o tej porze wracał z piątkowych szachów. Jednak nigdy owe rozkoszne partyjki nie zmęczyły go tak bardzo jak dzisiejsze przeżycia. Kładąc się spać obok żony, nadsłuchiwał tykania zegara. Przed snem przypomniał sobie pewną scenę z młodości. Jako dwudziestoletni student przebywał w majątku dalekich krewnych pod Trzebnicą i flirtował z żoną zarządcy folwarku. W końcu po wielu nieudanych próbach umówił się z nią na schadzkę. Siedział na brzegu rzeki pod starym dębem. Pewny, że dziś wreszcie nasyci się jej ponętnym ciałem, paląc papierosa, przysłuchiwał się kłótni kilku wiejskich dziewczynek bawiących się po drugiej stronie rzeki. Okrutne istoty, podniesionymi głosikami, odpędzały kulawą dziewczynkę, nazywając ją Kuternogą. Dziecko stało nad wodą i patrzyło w stronę moka. W wyprostowanej ręce trzymało starą lalkę, pocerowana sukienka falowała na wietrze, glina powalała świeżo wypastowane buciki. Mok uświadomił sobie, że przypomina mu ptaka z przetrąconym skrzydłem. Patrzył na dziewczynkę i nieoczekiwanie się rozpłakał. Nie mógł stłumić płaczu i teraz. Żona mruknęła coś przez sen. Mok otworzył okno i wystawił na deszcz rozpaloną twarz. Marietta von der Malten była też kulawa i znał ją od dziecka. Wrocław, tegoż 13 maja 1933 roku, godzina ósma rano. W soboty Mok przychodził do prezydium policji o dziewiątej rano. Portierzy, gońcy i wywiadowcy znacząco spoglądali po sobie, kiedy lekko uśmiechnięty, niewyspany radca uprzejmie odpowiadał na pozdrowienia, ciągnąc za sobą smugę zapachu drogi wody kolońskiej od Welcla. Ale w dzisiejszą sobotę nikomu nie przypominał owego zadowolonego z siebie policjanta, zwierzchnika łagodnego i wyrozumiałego. Już o ósmej wszedł do gmachu, trzaskając drzwiami. Wyprostował kilkakrotnie skrzydła parasola, rozsiewając wokół kropelki wody. Nie odpowiadając na dzień dobry, panu radcy, portiera i zaspanego gońca wbiegł szybko po schodach. Noskiem buta zawadził o najwyższy stopień i omal się nie przewrócił. Portier handkę nie wierzył własnym uszom. Po raz pierwszy usłyszał soczyste przekleństwo z ust moka. — Oj, pan radca dzisiaj nie łaskaw — uśmiechnął się do gońca bendera. Mok tymczasem wszedł do swego gabinetu, usiadł za biurkiem i zapalił cygaro. Niewidzący wzrok utkwił w ścianie zglazurowanych cegieł. Zdawał sobie sprawę, że siedzi w płaszczu i w kapeluszu, lecz nie ruszał się z miejsca. Po kilku minutach rozległo się pukanie do drzwi i wszedł Forstner. Za godzinę mają tu być wszyscy. Już są. Radca po raz pierwszy spojrzał na swojego asystenta z chłodną życzliwością. Forstner. Proszę umówić mnie na rozmowę telefoniczną z profesorem Andrea z Uniwersytetu. Proszę też zadzwonić do rezydencji barona Oliviera von der Maltena i zapytać, o której pan baron byłby skłonny mnie przyjąć. Za pięć minut odprawa u mnie. Mokowi wydawało się, że Forstner wychodząc trzasnął obcasami. Wywiadowcy i inspektorzy Noszący tytuły asystentów sekretarzy i wachmistrzów kryminalnych bez zdziwienia patrzyli na nieogolonego szefa i bladego Forstnera. Wiedzieli, że dzisiejsze problemy żołądkowe tego ostatniego nie wynikają bynajmniej z przejedzenia się ulubioną kaszanką z cebulą. Moi panowie, zostawiacie na boku wszystkie aktualnie prowadzone sprawy. Mok mówił głośno i dobitnie. Użyjemy wszelkich prawnych i bezprawnych metod, aby znaleźć mordercę lub morderców. Możecie bić i szantażować. Postaram się, aby wszystkie tajne akta stały przed Wami otworem. Nie żałujcie pieniędzy informatorom. A teraz konkrety. Hanslik i Burek. Przesłuchacie wszystkich handlarzy zwierzętami, począwszy od zaopatrzeniowców ogrodu zoologicznego, a skończywszy na sprzedawcach papuk i złotych rybek. Raportu oczekuje rano we wtorek. Smoloż. Sporządzi pan spis wszelkich prywatnych menażerii we Wrocławiu i w okolicach, a także listę ekscentryków sypiających z anakondą. Następnie wszystkich pan przesłucha. Pomoże panu Forstner. Raport we wtorek. Helm i Friedrich, przejrzyjcie akta wszystkich zboczeńców i gwałdzicieli od końca wojny. Zwracajcie baczną uwagę na miłośników zwierząt i na tych, którzy choć trochę liznęli wschodnie języki. Raport w poniedziałek wieczorem. Reinert. Dobierze pan 20 ludzi, odwiedzi wszystkie burdele i przesłucha pan tyle dziwek, ile pan zdoła. Ma pan pytać o klientów sadystów i tych, którzy podczas orgazmu cytują Kama Sutre. Raport we wtorek. Kleinfeld i Krank, wam przypada niełatwe zadanie. Musicie ustalić, kto ostatni widział te nieszczęsne ofiary. Codziennie o trzeciej częściowe raporty. Moi panowie, jutrzejsza niedziela nie jest dniem wolnym od pracy. Wrocław. Tegoż 13 maja 1933 roku, godzina 11 przed południem. Profesor Andrea był uparty. Kategorycznie twierdził, że odszyfrować może jedynie oryginalny tekst, wypisany na tapecie. Nie chciał słyszeć o żadnych fotografiach ani o najdoskonalszych, nawet odręcznych kopiach. Mok, który z racji swych, co prawda, nieukończonych, studiów filologicznych, żewił wszelki szacunek do rękopisów, ustąpił. Odłożył słuchawkę i polecił Forstnerowi przynieść z magazynu dowodów Rulon materiału z tajemniczymi wersetami. Sam zaś udał się do szefa Wydziału Kryminalnego, doktora Heinricha Milhausa i przedstawił mu plan działań. Dyrektor kryminalny nie komentował, nie chwalił, nie ganił, niczego nie sugerował. Sprawiał wrażenie dziadka który z pobłażliwym uśmiechem słucha fantastycznych rojeń wnuka. Gładził swą długą, szpakowatą brodę, poprawiał binokle, pykał fajkę i co chwilę przemykał oczy. Mok starał się wówczas zatrzymać pod powiekami ów interesujący portret zwierzchnika. Proszę nie spać, młody człowieku, zaskrzeczał Milhaus. Wiem, że jest pan zmęczony. Zabębnił żółtymi palcami o blad biurka. Dziadek udzielił wnukowi napomnienia. Pan musi znaleźć mordercę Eberhardzie. Wie pan, co będzie, jeśli go pan nie znajdzie? Ja za miesiąc idę na emeryturę, a pan? Zamiast przyjść na moje miejsce, co jest wcale prawdopodobne, zostanie pan na przykład komendantem banszuców w Obornikach Śląskich. Albo będzie pan pilnował stawów rybnych koło Lubina, jako komendant tamtejszej Fischerei Policaj. Dobrze pan zna von der Maltena. Jeśli nie znajdzie pan mordercy, on się na panu zemści. A jest ciągle bardzo wpływowy. Ach, zapomniałbym. Niech pan uważa na Maxa forstnera dzięki niemu, gestapowie o każdym naszym kroku. Mok podziękował za wskazówki i poszedł do swojego gabinetu. Spojrzał przez okno. Na fosę miejską obrzeżoną starymi kasztanowcami. I na słońcem szlos plac, po którym maszerowała orkiestra wojskowa, ćwicząc przed jutrzejszym festynem wiosny. Słoneczne światło otoczyło głowę moka bursztynową aureolą. Zamknął oczy i znów zobaczył odtrąconą kaleką dziewczynę z nadrzeki. Widział także zbliżającą się z daleka żonę zarządcy, obiekt swych młodzieńczych pożądań. Dzwonek telefonu przeniósł go z powrotem do prezydium policji. Przeczesał palcami lekko przetłuszczone włosy i podniósł słuchawkę. Telefonował Kleinfeld. — Panie radco, ostatnim człowiekiem, który widział denatki żywe jest kelner, Moses Hirschberg. Przesłuchaliśmy go. O północy podawał paniom kawę w salonce. — Gdzie wtedy był pociąg? — Między Legnicą a Wrocławiem, za Malczycami. — Czy między Malczycami a Wrocławiem pociąg miał jakiś przystanek? Nie, mógł jedynie czekać na zielone światło we Wrocławiu, przed samym dworcem. Dziękuję, Kleinfeld. Sprawdźcie dokładnie tego Hirschberga, czy nie mamy czegoś na niego. Tak jest. Telefon zadzwonił po raz drugi. Panie Radco, odezwał się baryton Forstnera. Profesor Andrea rozpoznał alfabet jako starosyryjski. We wtorek dostaniemy przekład. Telefon zadzwonił po raz trzeci. Tu rezydencja barona von der Maltena. Pan baron oczekuje pana radcę tak szybko jak to możliwe. Mok odrzucił pierwszą myśl, aby zwymyślać zuchwałego majordomusa i zapewnił, że za chwilę przyjedzie. Kazał Forstnerowi, który dopiero co przyjechał z uniwersytetu, zawieźć się na Ale 3, gdzie mieszkał baron. Rezydencję oblegali żurnaliści, którzy zobaczywszy parkującego Adlera, podbiegli do policjantów. Ci minęli ich bez słowa i weszli na teren posiadłości von der Maltenów, wpuszczeni przez strażnika. W holu powitał ich kamerdyner Matthias. — Pan baron życzy sobie widzieć jedynie pana radcę. Forstner nie mógł ukryć zawodu. mógł uśmiechnął się w duchu. Gabinet barona ozdabiały sztychy pełne okultystycznej symboliki. Wiedzy tajemnej dotyczyły także niezliczone woluminy, jednakowo oprawione w wiśniową skórę. Słońce przebijało się z trudem przez ciężkie, zielone zasłony oświetlając cztery porcelanowe słonie unoszące glob ziemski na swych grzbietach. W półmroku błyszczał srebrny model sfer niebieskich z ziemią pośrodku. Głos Oliwiera von der Maltena, dobiegający z bawialni sąsiadującej z biblioteką, odwrócił uwagę Moka od geocentrycznych kwestii. — Nie masz dzieci, nie, Berhardzie? Daruj więc sobie kondolencje. — Wybacz tę formę rozmowy przez drzwi nie życzę sobie, abyś mnie oglądał. — Znałeś Mariety od dziecka? Przerwał, a Mokowi zdawało się, że słyszy stłumione łkanie. Za chwilę znów rozległ się nieco zmieniony głos barona. — Zapal sobie cygaro, i posłuchaj mnie uważnie. Przede wszystkim usuń spod mojego domu tych pismaków. Po drugie, sprowadź z królewca doktora Georga Massa. Jest to równie znakomity znawca dziejów okultyzmu, jak i języków wschodu. On pomoże ci znaleźć sprawców tego rytualnego mordu. Tak, rytualnego nie przesłyszałeś się, Eberhardzie. Po trzecie, jeżeli już znajdziesz mordercę, Oddaj go mnie. Takie są moje rady, prośby, czy jak wolisz, warunki. To wszystko. Wypal spokojnie cygaro. Do widzenia. Radca nie odezwał się ani słowem. Znał von der Martena z czasów studenckich i wiedział, że wszelka dyskusja z nim nie ma sensu. On słuchał tylko samego siebie, a innym wydawał dyspozycje. Radca Eberhard Mock już dawno odwykł od słuchania rozkazów, bo przecież trudno za takie byłoby uznać dobrotliwe zrzędzenie jego szefa Milhausa. Poza tym Mock nie mógł odmówić. Gdyby nie baron Olivier von der Malten, nie przysługiwałby mu tytuł rata. Wrocław, tegoż 13 maja 1933, godzina pierwsza po południu. Mog wydał Forstnerowi polecenia w sprawie dziennikarzy i doktora Massa. Sam zaś wezwał do siebie Kleinfelda. — Mamy coś na tego Hirschberga? — Nic. — Przyprowadźcie go do mnie na przesłuchanie o drugiej. Czuł, że powoli traci opanowanie, z którego słynął. Zdawało mu się, że ma piasek pod powiekami. Spuchnięty język pokryty był kwaśną warstewką nikotyny. Dyszał głośno, a koszula lepiła się na nim od potu. Wezwał dorożkę i kazał się wieść na uniwersytet. Profesor Andrea akurat skończył wykład z historii Bliskiego Wschodu. Mok podszedł do niego i przedstawił się. Profesor spojrzał nieufnie na nieogolonego policjanta i poprosił go do swojego gabinetu: Panie profesorze, wykłada pan na naszym uniwersytecie już trzydzieści lat. Sam miałem przyjemność słuchać pana, kiedy przed laty studiowałem filologię klasyczną. Ale byli wśród pańskich studentów i tacy, którzy poświęcili się całkowicie orientalistyce. Czy może przypomina sobie pan profesor któregoś z nich zachowującego się nienormalnie? Wykazującego jakieś odchylenia, zboczenia? Andrea był niskim, zasuszonym starcem o krótkich nogach i długim tułowiu. Siedział teraz w swym wielkim fotelu i poruszał w powietrzu stopami w sznurowanych bucikach. Mok zmrużył oczy i uśmiechnął się w duchu. Już widział łatwą karykaturę profesora. Dwie kreski pionowe, nos i kozia bródka. Trzy kreski poziome, oczy i usta. Życie płciowe studentów orientalistyki. Kreska ust Andrea zrobiła się jeszcze cieńsza, bo jak pan trafnie zauważył, byli i tacy równie mało mnie interesuje co pańskie. Radcy kryminalnemu zdawało się, że dzwon wozu strażackiego, który przejeżdżał właśnie urzulinę na sztrasę, rozkołysał się w jego piersi. Stał i podszedł do biurka profesora. Przycisnął mocno przeguby jego dłoni do oparć fotela i przysunął swoją twarz do i bródki. — Słuchaj no, stary capie, może to ty zabiłeś siedemnastoletnią dziewczynę? Goniłeś ją groteskowy karle, tak jak lubisz, w turbanie? Rozciąłeś kinżałem jej aksamitny brzuch? Odsunął się od profesora i usiadł ponownie na krześle. Rozczesał palcami zwilgotniałe włosy. Żałuję, panie profesorze, ale ten tekst oddam do ekspertyzy komuś innemu. Poza tym, co pan robił w piątek w nocy między jedenastą a pierwszą, proszę nie odpowiadać, ja wiem. A czy chce pan, aby dowiedział się o tym dziekan Wydziału Filozoficznego? Albo pańscy studenci? Są przecież i tacy. Andrea uśmiechnął się. Na szczęście są. Panie radco, postaram się przełożyć ten tekst tak dobrze, jak tylko potrafię. Poza tym przypomniałem sobie właśnie pewnego studenta wykazującego, jak pan to określił, pewne odchylenia. To baron Wilhelm von Köperling. Nie, dziękuję panu. Mok włożył kapelusz. Wrocław. Tegoż 13 maja 1933 roku, godzina druga po południu. W prezydium policji czekał na niego Kleinfeld z Mosesem Hirschbergiem. Był to niewysoki, przygarbiony brunet około czterdziestki. Powtórzył to, co radca znał już z raportu Kleinfelda. — Powiedzcie mi, Hirschberg, w jakich pracowaliście wcześniej lokalach? Kelner przeszedł w dzieciństwie jakieś stany zapalne, po których pozostał mu pewien tik. Gdy mówił prawy róg ust, unosił się nieco, co przypominało głupkowaty, szyderczy uśmiech. Wymieniwszy stuzin podłych knajp, Kirschberg nie przestawał się uśmiechać. Dzwon znów rozkołysał się w piersi moka. Podszedł do przesłuchiwanego i uderzył go w twarz otwartą dłonią. Tak ci wesoło Żydzie! Może to ty napisałeś te brednie w swoim plugawym języku? Hirschberg schował twarz w dłoniach. Sekretarz kryminalny Heinz Kleinfeld, jeden z najlepszych policjantów w wydziale kryminalnym, miał ojca rabina. Teraz stał i patrzył w podłogę. Mok przełknął ślinę i wykonał dłonią gest wyprowadzić go. Bolała go ręka. Uderzył trochę za mocno. Zastał swoich ludzi w sali odpraw. Spojrzał na nich i wiedział, że nie usłyszy żadnych rewelacji. Hanslik i Burek przesłuchali dwunastu handlarzy zwierzętami i żaden z nich nie słyszał o sprowadzaniu skorpionów. Smolusz nie natrafił na najmniejszy ślad prywatnej menażerii, ale zdobył ciekawą informację. Pewien właściciel sklepu z gryzoniami i wężami wyznał, że częstym jego klientem jest pewien tęgi, brodaty pan, który kupuje jadowite gady i jaszczurki. Niestety sklepikarz nie potrafił niczego więcej o tym człowieku powiedzieć. Reinhardt i jego ludzie Przesłuchali pięćdziesiąt pensjonariuszek domów publicznych. Jedna z nich zeznała, że zna pewnego profesora, który lubi udawać, że ćwiartuje ją mieczem i wykrzykuje coś przy tym w jakimś obcym języku. Policjanci zdziwili się, że ta wiadomość nie wywarła na szefie żadnego wrażenia. Dzięki zeznaniom prostytutek, wywiadowcy Reinharda sporządzili listę piętnastu sadystów i fetyszystów, którzy byli na tyle nieostrożni, że zapraszali dziewczynki do własnych mieszkań. Siedmiu z nich nie zastano w domu, ośmiu zaś miało żelazne alibi. Oburzone małżonki zgodnie potwierdziły, że ich brzydsze połowy spędziły wczorajszą noc w małżeńskiej alkowie. Mok podziękował swoim ludziom i wyznaczył im podobne zadania na jutro. Kiedy go pożegnali, niezbyt ucieszeni perspektywą roboczej niedzieli, powiedział do Forstnera: Proszę przyjechać do mnie o dziesiątej. Odwiedzimy pewną znaną osobę. Potem pójdzie pan do archiwum uniwersyteckiego. Niech pan się nie dziwi, będzie otwarte. Jeden z bibliotekarzy jutro sprawuje nadzwyczajny dyżur. Zrobi pan spis wszystkich, którzy otarli się o studia orientalistyczne, od studentów jednosemestralnych po doktorów iranistyki czy sanskrytologii. A propos wie pan, co to jest sanskryt? Nie czekając na odpowiedź mok wyszedł ze swojego biura. Poszedł Szwajdnicer-Stadtgraben w stronę domu towarowego Wertheima, skręcił w lewo w Strasse, minął okazały pomnik Wilhelma II strzeżony przez dwie alegoryczne figury państwa i wojny, przeżegnał się przy kościele Bożego Ciała i skręcił w Zwingerplatz. Przeszedł obok gimnazjum realnego i wstąpił do palarni kawy od tona Stiblera. W zatłoczonej sali, ciemnej od tytoniowego dymu i wypełnionej mocnym aromatem, toczyło się sporo miłośników czarnego napoju. Mok wszedł do kantoru. Buchalter natychmiast przerwał rachunki, ukłonił się radcy i wyszedł, aby umożliwić mu swobodną rozmowę telefoniczną. Mok nie ufał policyjnym telefonistkom i często rozmowy wymagające dyskrecji przeprowadzał z tego aparatu. Wykręcił domowy numer Milhausa, przedstawił się i wysłuchał potrzebnych mu informacji. Następnie zadzwonił do żony i usprawiedliwił swoją nieobecność na obiedzie nawałem pracy.